Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Nie za bardzo wyszedł ostatni tydzień maratonu o zaginionej cywilizacji i mam wrażenie, że tak państwa, ale i mnie, również w końcu nieco zmęczył ten temat. Czy macie ochotę na następny maraton? Dziś w ramach przerywnika trochę o UFO, bo intryguje mnie sposób, a także cel obecnej edycji ujawnienia. UFO to fenomen, który przez swoje najbardziej niesamowite odmiany dziwności wymyka się zrozumieniu. Co gorsza, częściej dochodzi do nieporozumienia do najdzikszych i fantastycznych, często kompletnie pozbawionych sensu historii i teorii, które bardziej szkodzą UFO i kwestii UFO. Niż pomagają. Doskonałym przykładem jest tu luminarz ufologii Jacques Vallée, który niezmordowanie stara się wprowadzić do ufologii jakieś poczucie sensu i uporządkowania. I zawsze z zerowym skutkiem pada wówczas w depresję i oświadcza, że porzuca ufologię na zawsze, ale zawsze do niej powraca, aż do kolejnego stanu kompletnego wyczerpania. Ufologia, jak żaden inny temat, tworzy historie wręcz absurdalne, trudne do zaakceptowania, często pozbawione logiki i to na różnych poziomach. Tworzy to unikalne i idealne wręcz podłoże do manipulacji. Z jednej strony instytucje religijne i polityczne gwałtownie odrzucają istnienie tego fenomenu, ale z drugiej nieoczekiwanie promują jakąś jego formę. Tworzy to mechanizm, za pomocą którego nie tylko kontroluje się pojmowanie UFO, ale także przejmuje narrację w tej kwestii i chce się na tym ugrać coś konkretnego, coś, co ma dalekosiężne konsekwencje. Od grudnia 2017 roku Ufologia ma za sobą kompletną transformację. To właśnie wówczas trzy gazety naraz New York Times, Washington Post i Polityko. Opublikowały historię TikTaka, historię, która miała zmienić percepcję UFO i otworzyć drogę do tak zwanego ujawnienia w tej kwestii. Ale już sam fakt, że te trzy pisma opublikowały tę samą informację w tym samym czasie oznacza, że pochodzi ona z tego samego źródła i ktoś od góry steruje tym procesem. Z pewnością nie jest on spontaniczny. Nie ulega wątpliwości, że wszystko to rozpoczęła Hillary Clinton i John Pedesta. W tamtym czasie Hillary właśnie przegrała wybory, ale rozpoczęła nowe rozdanie w kwestii UFO. Na początku trudno było się zorientować, dlaczego UFO stało się nagle tak ważne, ale powoli puzle układają się na swoje miejsca i obrazek, jaki się tworzy, widać znacznie wyraźniej. Charakterystyczne jest w nim to, że narracja dotycząca UFO została nieoczekiwanie przejęta od tradycyjnych ufologów i jest kontrolowana przez elity. W zeszłym roku jedną z najgłośniejszych historii związanych z UFO była publiczna wypowiedź byłego izraelskiego szefa bezpieczeństwa kosmicznego na temat kontaktów Izraela z kosmitami i wspólnych bazach kosmitów USA i Izraela. Na Marsie. Po czymś takim być może żagwale znów przymierzał się do porzucenia ufologii i znów na zawsze. Historia ta została uznana za kompletną dezinformację, ale kto wie, może wcale nie była tak porżnięta, na jaką wygląda. Haim Eschet, bo o nim tu mowa, udzielił wywiadu dla gazety Jediot a Haronot". Gazeta jest wydawana po hebrajsku i początkowo niewiele osób zwróciło na ten wywiad uwagę. Ale kilka dni później wywiad ten już po angielsku został opublikowany w Jerusalem Post i wywołał sensację. Eshet nie jest tuzinkowym człowiekiem. Jest znanym profesorem, a także generałem brygady w stanie spoczynku. Wykładał aeronautykę i astronautykę. I przez 30 lat był dyrektorem Izraelskiego Programu Kosmicznego. Jest więc osobą bardzo zasłużoną. Uważany jest za jednego z ojców tego programu. Był odpowiedzialny za wystrzelenie i bezpieczeństwo 20 izraelskich satelitów. Trzy razy otrzymywał Izraelski Medal Obrony, najwyższe odznaczenie tego kraju. Nie wiadomo za co je otrzymał, bo te powody objęte są nadal klauzulą tajności. Opowiadam o tym, żeby docenić skalę i znaczenie jego długiej i wyczerpującej wypowiedzi. Nie było to przejęzyczenie czy jakieś przypadkowe zdanie, a wyjawienie, że powstaje Federacja Galaktyczna, w której skład wchodzą USA, Izrael i kosmici. Do tej pory najbardziej znaną osobą, która była członkiem rządu, zajmując się jednocześnie kwestią UFO, jest Nick Pope, który pracował w brytyjskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Do dziś Nick Pope sugeruje, że nie może wyjawić wielu informacji, bo jest on ograniczony klauzulą tajności, jaka nadal go obowiązuje. Komentując wywiad Haima Esheda, Nick Pope nie był w stanie ukryć zdumienia, że do czegoś takiego dopuszczono. Powiedział on, że jest to albo żart, albo może reklama książki napisanej przez znaną izraelską pisarkę z pogranicza fantazy, Hagar Yanai. Książka nosi tytuł The Universe Beyond Horizon Conversation with Professor Haim Esched, czyli Wszechświat za horyzontem rozmowy z profesorem Haimem Eschedem. Książka została opublikowana w listopadzie zeszłego roku. W tych rozmowach z autorką profesor ujawnia m.in., że amerykańsko-radziecki konflikt nuklearny podczas kryzysu na Kubie i inwazji w Zatoce Świń został zażegnany dzięki obcym. Hagar jest znana w Polsce, gdzie wydano jej powieść fantazy pod tytułem Lewiatan z Babilonu. Jest ona wielką fanką historii Wiedźmina i Sapkowskiego. Jak Państwo widzicie, profesor Eschet jedzie po bandzie i robi wszystko, aby jego opinia trafiła do wiedzy publicznej. Powiedział on także, że o kosmitach wie również ówczesny amerykański prezydent Donald Trump, który miał zamiar dokonać ujawnienia w tej sprawie, ale został powstrzymany przez kosmitów, którzy uznali, że taka informacja może doprowadzić do masowej histerii. I wygląda na to, proszę Państwa, że kosmici czytali raport Brookingsa, który do dziś nadal reguluje podejście do kwestii UFO. Jak można się domyślać, ludzie z Izraelskiej Agencji Kosmicznej nie byli zachwyceni taką wypowiedzią człowieka formatu Eszeda. Prominentny członek tej Agencji Kosmicznej, Isaac Ben Israel, wydał oświadczenie, że ojciec żydowskiego programu kosmicznego poszedł za daleko. Nieoficjalnie jednak dodał, że sam uważa prawdopodobieństwo istnienia kosmitów za bardzo wysokie, ale nie jest pewien, że do spotkania kosmitów z ludźmi już doszło. Poświęcam, proszę Państwa, temu przypadkowi wiele czasu, wierząc, że ma on znaczenie i wpisuje się w pewną tworzącą się właśnie mozaikę. Także tą, o której opowiadam w tych programach. Mówiąc w skrócie, uważam, że jesteśmy świadkami powstawania nowej światowej religii. Wszyscy obserwujemy gwałtowne zwijanie się tradycyjnych religii. Dzięki temu powstaje miejsce na nową, której centrum mają zostać kosmici, pełniący funkcję metafizycznego, ale i realnego straszaka. A Ewangelię tej religii ma dostarczyć nauka, która już teraz okopała się w dogmatach. I tu trzeba dodać, że pan Jaime Schett pochodzi z narodu, który najpierw dał światu stary Testament, potem nowy Testament, a teraz tworzy dla nas najnowszy. Polaraxa bardzo uważnie obserwuje ten proces, dlatego był program o Avilebie, jednym z najwybitniejszych astrofizyków amerykańskich, który jest wyznania starozakonnego i głosi, że Oumuamua to pojazd obcej cywilizacji. Był także program o osarze Siger, która czynnie wspiera ideę możliwości istnienia życia pozaziemskiego na Wenus. Zecharia Sitchin już przygotował nieskomplikowane umysły na akceptację ingerencji obcych w życie i cywilizację na Ziemi. Dlatego najnowszy testament to kierunek, w który zmierzamy. To z tego powodu moje podejście do kosmitów jest ostrożne. Nie neguję ich istnienia, ale widzę, że jak zawsze istoty pozaziemskie są głównym elementem rozgrywania nas ziemniaków. Te próby i pomysły kontrolowania fenomenu UFO do własnych celów trwają już od jakiegoś czasu i przybierają rozmaite formy. Zazwyczaj wszelkie informacje na temat oficjalnych kontaktów z kosmitami są natychmiast albo wyśmiane, albo tępione. Ale od czasu do czasu ktoś wpada na zupełnie inny pomysł i motywy, jakie nim kierują, do dziś są trudne do zrozumienia. I jedno jest pewne kontrolowanego ujawnienia w kwestii UFO próbowano dokonać już wcześniej. W 1975 roku w swojej książce UFO, Past, Present and Future Czyli UFO, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość interesującą historię opowiedział ufolog Robert Emenegger. Książka ta jest warta posiadania przez każdego szanującego się ufologa, ale dziś, ponieważ nie jest wznawiana, jej najtańszy egzemplarz na rynku kosztuje ponad stówkę 100 dolarów. Niektórzy chcą za nią 500-600 dolarów. Na jej podstawie powstał rok wcześniej film dokumentalny o UFO pod tym samym tytułem także nakręcony przez Emenegera. Omawiał on przypadki pojawiania się UFO od czasów Ezechiela, aż po współczesne, gdzie setki świadków obserwuje pojawienie się kosmitów. Centralnym punktem tak filmu, jak i książki jest lądowanie pojazdu UFO, z którego wysiedli kosmici w bazie lotniczej Holoman. Do lądowania miało dojść w 1964 roku. Historia sama w sobie jest niezwykła. Baza jest trudno dostępna, bo prowadzi się tam testy zaawansowanych typów broni i logika sugeruje, że gdyby rzeczywiście doszło tam do takiej sytuacji jak lądowanie kosmitów, to wojsko zrobiłoby wszystko, aby takie wydarzenie utajnić. Dzieje się jednak zupełnie odwrotnie. To US Department of Defense zaprosił Emenegera do nakręcenia tego filmu na podstawie oficjalnych materiałów z wojska i NASA. Nie ma pewności, kto odpowiada za to zaproszenie, i wśród osób, które mogły to zrobić, wymienia się także prezydenta Nixona. Emeneger był więc w bazie legalnie, ale do dziś nie wiemy, kto konkretnie mu na to pozwolił. Obiecano mu także przekazać oryginalny materiał nakręcony podczas lądowania UFO w bazie, ale do jego dokumentalnego filmu trafiło zaledwie kilka sekund tego materiału. Narratorem był sam bardzo młody wówczas Jacques Vallée i wystąpił w nim J. Allen Heinek. Podczas lądowania UFO w Holoman Air Force Base miało dojść do kontaktu obcych z wojskiem. Istnienie tego filmu potwierdził m.in. Harold Puthoff, który jest jedną z twarzy To The Stars Academy, czyli obecnej edycji tak zwanego ujawnienia w kwestii UFO. W 1964 roku nad bazą Holoman pojawiły się trzy obiekty UFO. W bazie wszczęto alarm i poderwano do lotu dyżurne myśliwce. W powietrze uniósł się helikopter z zawodowym wideografem na pokładzie, który filmował całe zdarzenie. Z ziemi UFO filmowała supernowoczesna, jak na tamte czasy, kamera filmowa. Jeden z obiektów UFO obniżył lot i zawisł około 3 metry nad ziemią. Po chwili wylądował na trzech wysuwanych nogach. Całe zdarzenie obserwowała grupa wojskowych i naukowców pracujących w bazie. Nagle otworzył się jeden z paneli pojazdu i wysiadły z niego trzy postaci w obcisłych kombinezonach. Miały wygląd humanoidalny, błękitno-zielony odcień skóry, szeroko rozstawione oczy, dużych rozmiarów nosy. Na głowach nosiły czapki, które wyglądały, jakby zrobiono je z grubego sznura. Z tłumu obserwatorów w stronę obcych wyruszył komendant bazy w towarzystwie dwójki naukowców. Z odległości widać było, że nawiązany został kontakt ludzi z obcymi, i po chwili cała grupa ruszyła w stronę budynku bazy na oczach wstrząśniętych wojskowych obserwujących całe wydarzenie. Emenegger do dziś uważa, że UFO jest jak najbardziej realnym fenomenem że materiały, na jakie natrafił, są autentyczne. W przeciwieństwie do historii o MJ12. Richardzie Doti i tym podobnych, które są ściemą i dezinformacją CIA. Według Emenegera w bazie Holoman miał być przetrzymywany autentyczny obcy. Czy można uznać Emenegera za pomylonego wariata? Czy takiego wariata wpuszcza się do bazy wojskowej o wysokim stopniu tajności? Chyba nie. Dlatego w świetle tej historii wypowiedź byłego izraelskiego oficjela nie jest już tak szalona. Inna tego typu historia to kanadyjski projekt Magnet, prowadzony przez człowieka o nazwisku Wilbert Brockhouse Smith. Był on wysokiej klasy radioinżynierem. Uznał on, że obcy istnieją i przemieszczają się poprzez manipulacje polem magnetycznym. Oficjalnie powiedział, że każdy kraj został poinformowany o istnieniu obcych i każdy kraj musi sobie sam z tym problemem poradzić. Zasugerował też, że z obcymi kontaktowały się agencje wywiadowcze. W 1954 roku powiedział, że jeżeli wojsko przestanie atakować obiekty obcych, to jeden z ich pojazdów wyląduje. Odbyła się w Kanadzie nawet na ten temat poważna konferencja, w której dowódca kanadyjskiej konnej policji uznał, że jest w stanie pozwolić na to, aby UFO wylądowało. Ale nie może obiecać, że zezwoli, aby UFO odleciało. Wilbert Brockhaus Smith miał nawiązać kontakt z obcymi. I jego historia była tak przekonywująca, że ówczesny kanadyjski minister obrony Paul Hellier podjął decyzję o stworzeniu lotniska dla spodziewanego lądowania UFO. Lotnisko takie powstało w prowincji Alberta i istnieje tam do dziś w miejscowości St. Paul. To jest właśnie moment, kiedy kanadyjski minister obrony wkracza na teren ufologii. Do tej pory temat ten był mu zupełnie obcy i w ogóle go nie interesował. Po usłyszeniu rekomendacji Wilberta Brockhouse-Smitha pojechał do swojej leśniczówki pod Toronto i przeczytał tam książkę pułkownika Corso. W czasie czytania odwiedził go syn, który pracował w Ministerstwie Obrony i zaczął śmiać się z ojca, że czyta takie bzdety. W tym czasie do syna zadzwonił kanadyjski generał. Była to rozmowa nieoficjalna i syn żartował z pola Helliera, że czyta książkę Corso o UFO i Roswell. Na co generał miał śmiertelnie poważnym tonem powiedzieć, że wszystko, co w tej książce opisano, jest prawdą. Cztery lata temu, w 2017 roku, napisano jedną z najbardziej zdumiewających historii związanych z ufą w kooperacji z agencjami rządowymi. Chodzi tu o działalność lekarza z doktoratem naukowym, doktora Christophera Kita Greena. Doktor Kit Green, bo tak go nazywano, od 1969 roku pracuje dla CIA. I to on miał pracować nad badaniami z udziałem zdalnego postrzegania. Historia doktora Kita Green'a została opisana w książce fenomena napisanej przez Annie Jacobson, tej samej pani, która opisała szczegóły operacji paperclip. Doktor Green wybierał swoich pacjentów bardzo pieczołowicie. Wybierał tych o rozmaitych paranormalnych zdolnościach, z których wielu miało dostęp do projektów objętych klauzulą tajności. Byli to żołnierze sił specjalnych, agenci wywiadu, pracownicy firm lotniczych i kosmicznych, oficerowie armii, strażnicy baz militarnych i policjanci. Większość z nich miała problemy zdrowotne po supertajnych, zazwyczaj nocnych misjach których taka grupa miała coś zbadać lub coś zdobyć. Najczęściej przyczyną problemów zdrowotnych było niezidentyfikowane światło lub orpsy. Tacy ludzie po kontakcie z tajemniczym światłem kompletnie tracili swoje zdrowie i zazwyczaj byli bezskutecznie leczeni przez innych lekarzy, którzy nie byli w stanie stwierdzić co spowodowało utratę zdrowia pacjentów. Ludzie ci mieli często jakieś dziwne znaki na ciele i wszyscy byli zdrowi psychicznie. Żaden z nich nie miał PTSD. Byli to ludzie specjalnie dobierani do takich akcji i ich zdrowie psychiczne i silny charakter leżały u podstaw ich selekcji. Dr Green, pracując na początku swojej kariery dla CIA, specjalizował się w medycynie forenzycznej. Jego umiejętności wykorzystywano w określaniu tajemniczych przyczyn zgonu ludzi będących w obrębie zainteresowania CIA. Miał on znakomitą zdolność łączenia ze sobą faktów i jego ekspertyzy były legendarne. Pracując w tajnych projektach, Green miał do swojej dyspozycji tomografy skanujące mózgi, aparaturę drobiazgowo testującą krew i DNA. Grupa pacjentów, którymi się zajmował, to około 100 osób. Gdzie na miejsce wyleczonych lub zmarłych przebywali nowi. Zazwyczaj taki pacjent umierał po pięciu, siedmiu latach leczenia. Najczęściej pierwszą jego hipotezą przy tworzeniu diagnozy lekarskiej było zastosowanie na tych nieszczęsnych żołnierzach jakiejś egzotycznej broni tworzonej w czarnych programach. Green połączył swoje siły z Laboratorium Uniwersytetu Stanford. Prowadzone przez wybitnego naukowca Gary Nolena. Nolen był uczniem laureata Nagrody Nobla z biologii Davida Baltimore. Nolen był autorem 20 patentów i współpracował z najlepszymi instytucjami naukowymi w USA. Zajmował się nowotworami i na ich badania otrzymywał wielomilionowe granty także z Ministerstwa Obrony. Obaj naukowcy uznali, że wszyscy z tych chorych ludzi byli pod działaniem jakiegoś silnego pola elektromagnetycznego. Każda zmiana stanu zdrowia człowieka jest zapisywana w jego systemie immunologicznym, i laboratorium Nolena było w stanie to zbadać i odczytać na poziomie komórkowym. Wkrótce obaj naukowcy zaczęli badać ludzi o nadnaturalnych możliwościach. Zauważyli, że takie możliwości są jak magnes dla czegoś jeszcze, dla rozmaitych fenomenów i doznań. Tacy ludzie są jak antena albo jak latarnia morska w kompletnych ciemnościach. I coś takiego znajduje się w ludzkim genotypie. Tworzy to pomost w zrozumieniu, czym jest UFO i jego pasażerowie. Jeden z programów Polaraxa poświęciłem książce Diane Pasulki pod tytułem American Cosmic, czyli amerykańska kosmiczność. Centralnym jej punktem była jej podróż Jeepem po pustyni w Nevadzie. Jeepa prowadził człowiek, który miał ją zawieźć w miejsce, gdzie rozbił się latający spodek i na pustyni nadal znajdowały się jego szczątki. Miejsce i dojazd do niego było utrzymywane w tajemnicy i przewodnik zawiązał oczy Pasulki. Razem z nią podróżował w taki sposób ktoś jeszcze, był to jej przyjaciel, Gary Nolen. Dr Green przeprowadzał seanse hipnotyczne na ludziach, którzy mieli mieć bezpośredni kontakt z obcymi. Podczas jednego z takich seansów, osoba w stanie hipnozy, szczegółowo opisywała bazę obcych u wybrzeży wyspy Catalina na Pacyfiku, niedaleko Wybrzeża Kalifornii. Osoba ta opisywała także pojazdy UFO, które miały mieszaną załogę kosmitów i ludzi. Wysocy amerykańscy oficjele mieli prowadzić z kosmitami rozmowy na temat uskoku San Andreas, który jest geologiczną bombą zegarową i może być przyczyną potężnego i niszczącego trzęsienia ziemi. Kosmici mieli pomagać w tym, aby do kataklizmu nie doszło. To znów sugeruje, że kontakt z kosmitami na najwyższych szczeblach władzy został już nawiązany. Osoba, która w stanie hipnozy opowiedziała tę historię, była przez lata w centrum zainteresowań naukowych doktora Grina, bo jej umiejętności, a była ona kobietą, zdalnego postrzegania były absolutnie niezwykłe. Jej skuteczność określono na 90%. Najwybitniejsi zdalni postrzegacze, tacy jak McMunigal czy Smith, mieli skuteczność w granicach 50%. Dr. Keith Green, proszę państwa, to jeden z najwybitniejszych specjalistów na świecie w swojej dziedzinie. Po przejściu na emeryturę, mieszkał jakiś czas w Chinach, gdzie współpracował z Chińską Akademią Nauk. Obecnie mieszka w USA, gdzieś pod Chicago. Przez krótki czas był członkiem to The Stars Academy, ale szybko zrezygnował z udziału w tej organizacji. Jest jeszcze jeden z wysoko postawionych polityków, który jest związany z UFO, ale w taki sposób, że nie łatwo to zainteresowanie namierzyć. Kiedy patrzy się na amerykańskich prezydentów, to wielu z nich interesuje się UFO, ale z jakiegoś powodu nie ma dostępu do takich informacji. Tak się przynajmniej uważa, bo są one objęte klauzulą tajności. Ale z drugiej strony, jeśli miałoby dojść do oficjalnego kontaktu z obcą, kosmiczną cywilizacją, osoba prezydenta jest niezbędna. Dlatego amerykański prezydent musi mieć wiedzę na temat UFO i czegoś w tym obrazku albo nie rozumiemy, albo jesteśmy źle informowani. Kiedy George Bush został prezydentem, któryś z dziennikarzy zapytał go o to, czy przy jego rodzinnym stole jego dzieci zadają mu pytania o coś, co jest tajemnicą państwową? I Bush miał odpowiedzieć, że jedna z jego córek zapytała go o dokumenty związane z UFO. I co, i co? dopytywał się dziennikarz. I nic jej nie powiedziałem odpowiedział zadowolony z siebie Bush. I to była pierwsza przesłanka sugerująca, że prezydent wie więcej niż się uważa. Drugim takim prezydentem był Barack Obama i to on, proszę państwa, sprytnie wymyka się opinii, że jest ogromnie fenomenem UFO zainteresowany. Zapytany kiedyś o akta dotyczące UFO, odpowiedział tylko, że tak, zapoznał się z nimi i zostawił to bez żadnego komentarza. John Podesta, zafascynowany UFO, był jednym z jego doradców. Po zakończeniu jego drugiej kadencji Podesta oświadczył, że jego największą klęską było niedoprowadzenie do ujawnienia. Co oznacza, że prezydent USA nie tylko wie więcej o UFO niż się wydaje, ale że informacje te są utajnione ze względu na bezpieczeństwo państwa. Co najwyraźniej ma znaczenie i jest czymś realnym. Prezydent Carter w czasie swojej kampanii wyborczej powiedział, że po wygranych wyborach otworzy akta UFO. Wygrał wybory i w czasie swojej kadencji nigdy nie użył słowa UFO. Gerald Ford w swojej kampanii wyborczej mówił o tym, że gdy zostanie prezydentem, znajdzie ludzi w aparacie władzy, którzy coś wiedzą na temat UFO i każe im składać zeznania pod przysięgą. Gdy został prezydentem, nigdy nie użył słowa UFO. I to daje, proszę Państwa, do myślenia. Pozwala to także zrozumieć powody powołania do życia dziwnej organizacji pod nazwą To The Stars Academy, która będąc firmą prywatną i korporacją biznesową, miała tworzyć w kwestii UFO ogniwo pomiędzy politykami ze szczytów władzy a nami. Kiedy polityk zwłaszcza czynny, mówi o UFO, Wywołuje to emocje. Jeśli mówi o tym korporacja, nawet jeśli naszpikowana jest słynnymi naukowcami i byłymi, w cudzysłowie, agentami CIA, tych emocji jest znacznie mniej. Wygląda jednak na to, że ten model ujawnienia przy udziale TTSA się nie sprawdził. Chris Mellon, Louis Elizondo i Steve Justice to fundament, na którym stoi organizacja zwana To The Stars Academy. I niedawno uznali oni, że czas opuścić okręt, który zbudowali. Jedynym powodem, dla którego robi się coś takiego, jest brak wizji przyszłości. Oznacza to jedno koniec tej organizacji, a w najlepszym przypadku poważne ograniczenie jej znaczenia. To znaczy tak się wydaje, że do tego powinno dojść, ale może być różnie. Tego typu posunięcia są zazwyczaj częścią jakiejś strategii, tak jak odejście Elizondo z CIA. Elizondo miał rozczarowany odejść z CIA i zabrał ze za sobą filmiki z UFO. I jak wychodził z firmy, nie zabiły go żadne drzwi. Dziwne i wcale nie jest dziwne, jeśli chwilę o tym pomyśleć. Jakiś czas później Elizondo udzielał wywiadu George'owi Napowi, który zapytał go, czy wróciłby do TTSA, gdyby go o to poproszono? Elizondo odpowiedział: Tak. Jak widać, na drzwiach zna się doskonale, bo tych, jakie zostawił za sobą, nie zatrzasnął. Zapytany o powody, dlaczego odszedł z TTSA, powiedział, że czas wrzucić dwójkę. Co to znaczy wrzucić dwójkę? Prawdopodobnie wrócić do swojej pierwszej pracy, do agencji. Bo zadania i rola TTSA została spełniona. Ta rola to stworzenie wizji UFO jako ewentualnego zagrożenia. Było to doskonałe miejsce, zresztą nadal takie jest, w które mogły wpadać tak zwane przecieki z Pentagonu. Powoli buduje się wizję zagrożenia ze strony UFO, a jeśli jest zagrożenie, no to trzeba mu przeciwdziałać, ale nie można tego robić gołymi rękami. Rząd musi przyznać fundusze, i o to proszę Państwa chodzi. Kongres ma do swojej dyspozycji 700 miliardów dolarów na obronę. Jeśli wyda na specjalną grupę badającą UFO 10-15 miliardów, to są to tylko drobne w budżecie. Tak więc TTSA zostanie bez kluczowych rozgrywających co ogranicza działalność tej organizacji do rozrywki. A przecież miała ona stymulować badania nad UFO i zarabiać na tym pieniądze. TTSA przyciągnęła kilku inwestorów, którzy nie mogą być zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Firma chciała zebrać 15 milionów dolarów inwestycji, ale zebrała tylko 2 miliony. Za takie pieniądze nie da się zbudować latającego spotka i w obecnej sytuacji nie ma się co spodziewać nowych inwestorów. TTSA miała mieć w swoim posiadaniu egzotyczny metamateriał, o którym ostatnio cicho. I w miejsce tego mamy przeciek z Pentagonu, jak zwykle kontrolowany przeciek, który mówi wprost o fragmencie rozbitego pojazdu obcych. Czy można to nazwać początkiem ujawnienia? Trudno powiedzieć, bo tak naprawdę nie mamy definicji, co ma takie ujawnienie oznaczać. Obawiam się, że takiego przełomowego momentu nie będzie, bo to, z czym mamy do czynienia, to kolejne przecieki, które kontrolują wszystko to, co dzieje się wokół UFO. Obecny prezydent nie chce w ogóle o tym rozmawiać, a jeśli już, to tylko w sarkastycznej formie. Zapewne dużo wyjaśni miejsce, w którym obecnie znajduje się John Podesta. Nikt nie wie, co się z nim dzieje. Ale z pewnością nadal jest on uwikłany w kwestie UFO na poziomie, który jest w stanie posunąć całą tę sytuację do przodu. Ujawnienie, jak się okazuje, jest procesem bardziej złożonym niż nam się wydaje. Ujawnienie ma znaczenie nie tylko polityczne, ale także naukowe. Nauka tworzy nowe technologie, wynalazki i patenty. Pisała o tym Diane Pasulka w swojej reklamowanej przeze mnie wielokrotnie książce American Cosmic. Mówiła ona, że procesem ujawnienia sterują trzy reguły: reguła numer jeden to pieniądze, numer dwa to pieniądze i wreszcie regułą numer trzy są pieniądze. I to najprostsze wyjaśnienie procesów. Jakie rozgrywają się w tle tematu możliwości istnienia UFO i cywilizacji pozaziemskiej. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mówił Krys Miekina.